trzeci tydzień sierpnia nie był już tak udany jak poprzedni. Na kształtowanie się cen akcji spółek miały wpływ publikowane raporty finansowe za pierwsze półrocze. Które spółki wypadły najlepiej, a które najgorzej? Oto szczegóły. O 12% w ostatnim tygodniu wzrosły notowania akcji Selvity. To największa biotechnologiczna spółka w Europie Środkowo-Wschodniej. Selvita otrzymała zgodę od amerykańskiej agencji żywności i leków na dopuszczenie związku Sel24 do dalszych badań klinicznych. To bardzo duży krok w dalszym rozwoju tej spółki. Inwestorzy dobrze przyjęli wyniki finansowe Getinu. Spółka ta zarobiła w pierwszym półroczu tego roku 354 miliony złotych wobec 143 milionów złotych rok wcześniej. Kurs akcji Getinu wzrósł w ostatnim tygodniu o 12%. Należy jednak pamiętać, że duży udział w uzyskanym wyniku netto miała sprzedaż GetBacku. Numer jeden naszego zestawienia najmocniej rosnących spółek ostatniego tygodnia to akcje Baltony, które wzrosły aż o 40%. Wszystko wskazuje, że jest to na razie tylko i wyłącznie korekta wzrostowa w trendzie spadkowym. W połowie czerwca akcje te kosztowały 5 zł, do niedawna nowe minimum to 2,40 zł, a obecnie akcje kosztują około 3,60 zł. Sprawdźmy teraz, jak duże straty swoim akcjonariuszom przyniosły te najsłabsze spółki minionego tygodnia. Zdecydowany spadek zysków w pierwszym półroczu tego roku zanotował broker forexowy Xtrade Brokers. Spółka na poziomie operacyjnym zarobiła jedynie 18 600 000 wobec 64 milionów 600 000 rok wcześniej. Skutek? Inwestorzy przecenili akcję XTB o 17% w ostatnim tygodniu. Jeszcze na początku sierpnia jedna akcja Alma Market kosztowała około 6,70 zł. Teraz jest to 3,70 zł. Tylko w ostatnim tygodniu kapitalizacja spółki zmniejszyła się o 25%. Spółka od wielu kwartałów zawodzi swoich akcjonariuszy swoimi wynikami finansowymi. Próby restrukturyzacji grupy nie przynoszą efektów, a w ostatnim czasie zakomunikowała ona, że rozważa m.in. pozyskanie inwestora branżowego lub finansowego. Drugi tydzień z rzędu najgorszą inwestycją okazały się walory Resbudu. Akcje tej do niedawna budowlanej spółki potaniały w ostatnie 5 dni sesyjnych o około 35%. Wygląda więc na to, że większość inwestorów nie wierzy już w pozytywny scenariusz dla tej firmy. W nadchodzącym tygodniu największy wpływ na notowania akcji będą miały publikowane raporty finansowe spółek za pierwsze półrocze. Thank you.